Spotkaliśmy się z Henrykiem Wickim. Jak mówić, czy to jest ten samolot, czy ta PZL-a? Trudno powiedzieć. Piloci czule ją nazywali, ta PZL-a. My mówimy ten samolot. Ale jeszcze tutaj może o panu Henryku, który opowiadał historię tego, jak przywracał do życia ten silnik. Współpracował i pracował również przy odbudowie samolotu Messerschmitt B109 Gustav, który znajduje się również w muzeum, ale także pomagał odbudowywać wiedzę, silniki, pracował przy silnikach samolotu, który był podczas pokazów odbija się od niego, odbija się od niego pięknie słoneczne promienie. Rzeczywiście wchodzą wtedy wspaniałe zdjęcia, ale to nie koniec pokazu. Przed Państwem trójka samolotów. Korsarz w towarzystwie dwóch Alpajetów. Czy korsarz kiedyś spotkał odrzutowcy? Otóż tak, te samoloty po II wojnie światowej walczyły pod niebem Korei i mają na koncie zestrzelone. Mówili wtedy, że to chińskie, że to były. To Rosjanie latali za starami pierwszych odrzutowców MiG-15 i właśnie piloci na korsarzach.